Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, nie stać was na benzynę, no to kupcie sobie Tesla. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No to tak mniej więcej reagują komuniści w Ameryce, tak jak która to tam królowa we Francji powiedziała, że jak nie mają pieniędzy na chleb, czy nie mają chleba, to niech jedzą sobie ciasteczka. No i teraz właśnie, teraz jest taka piosenka wszystkich tych przy żłobie. Minister transportu w Ameryce powiedziała, że jechała samochodem, no i mówi: widzicie wszyscy frajerzy, na żadnej stacji benzynowej się nie zatrzymywałam. No i taka idiotka, która ma 170 tysięcy, nie, to nie był minister transportu, to gdzieś w Senacie. Senatorka. No i mówi: frajerzy, wy benzynę kupujecie, a ja nie muszę kupować. 175 tysięcy rocznej pensji za pozycję w Senacie, no to nie jest nieźle. No i idiotka sobie w ogóle nie zdaje sprawy z tego, że ten prąd, no to on nie pochodzi z gniazdka, ze ściany, tylko gdzieś jakoś jest tam produkowany. No kiedyś był produkowany w niektórych stanach przez energię atomową, no ale z reguły to jest produkowany przez naturalny gaz, przez węgiel i tak dalej, i tak dalej. A ona jest dumna i blada, że jeździ samochodem za 80 tysięcy, czyli powiedzmy 2,5 normalnego samochodu spalinowego. No i jeszcze tłumaczy, że wszyscy ci ciemni i nieumyci muszą sobie też kupić takie Tesle. Biden też numer robi, no bo mówi, że stawia na zieloną energię, na panele słoneczne. No, wszyscy ci środowiskowi debile nie zdają sobie sprawy, że żeby wyprodukować taką ilość energii, no to nie jest żaden kraj na razie nie jest w stanie, no bo nie ma gdzie tego składować. Nie ma, można produkować, kiedy wiatr wieje, można produkować energię, kiedy słońce świeci, no ale kiedy wiatru nie ma i słońce nie świeci, no to już jest troszeczkę mniej przyjemne. Ogólnie rzecz biorąc, no południe Ameryki, no to jeszcze można jakoś się zastanawiać nad tym, no ale to też jest fluktuacja. W czasie dnia, no to energia może być produkowana, żeby klimatyzatory chodziły. No ale jak będą chodziły klimatyzatory w czasie nocy? No, nie ma, no są najróżniejsze formy transportu czy przekazu, przelewu energii z jedną stronę w drugą stronę, no ale to jednak jest kosztowne. No i teraz Biden mówi, że panele będzie produkował. Trump w pewnym momencie zrobił cła zaporowe na stal i na aluminium, dlatego że Chińczycy po prostu robili te dumpingowe ceny. Oni sprzedawali praktycznie rzecz biorąc poniżej swojej ceny. Oni nieźle kombinowali, bo aluminium to przesyłali do Wietnamu, z Wietnamu przechodziło to do Kanady, z Kanady przechodziło to do Ameryki. No i pomimo wszystko, że to przechodziło przez tyle rąk, no to jeszcze bardziej było jeszcze tańsze niż amerykańska stal i aluminium. I teraz Biden doszedł do wniosku, że Ameryka zacznie produkować panele słoneczne. No nie, Ameryka nie zacznie produkować paneli słonecznych, bo panele słoneczne będą produkowane zasadniczo w Chinach. Do Ameryki będą przychodziły podzespoły, do Ameryki będą przychodziły te ramy metalowe. No i w Ameryce może będą je skręcali. No kto będzie je skręcał? No oczywiście Biden chce zatrudnić setki tysięcy pracowników, no i ci wszyscy setki tysięcy pracowników, no to będą to związki zawodowe. Związki zawodowe, które w Ameryce 90% związków zawodowych to są urzędnicy państwowi, tak? To jest ten paradoks amerykański. No a te wszystkie inne związki zawodowe, które żądają 2, 3, 4 razy więcej pieniędzy niż normalny prywatny przemysł może dać, no to właśnie zawsze głosują na komunistów, na demokratów, no i on taką właśnie pracę stworzy. No tyle tylko, że
rezultatem to jest coś takiego, że tak jakby kupić ten zmontowany cały panel słoneczny z Chin, no to on będzie kosztował powiedzmy 2 razy taniej, jak nie 3 razy taniej. No to Biden mówi, że to jest za tanio, no to, to w Ameryce trzeba produkować, no to będzie 2-3 razy drożej. No i będzie 2-3 razy drożej, no to kto za to zapłaci? No normalny podatnik, który będzie miał, wkładał na dachy, to instalował. No i znowu ten Kowalski, który płaci podatki, który ciężko teraz zostanie wyrolowany urzędnikami, politykami, którzy wykorzystują jego podatki, żeby jego zniszczyć. No, co się dzieje? No teraz Biden powiedział, że przez 2 lata zniesie cła na te podzespoły chińskie. No tam Ministerstwo Handlu Zagranicznego prowadzi dochodzenia na temat właśnie tych nieścisłości cenowych. No a Biden mówi, że Chińczycy będą produkowali. Czyli znowu komuniści są do przodu. Znowu związki zawodowe w Ameryce, które głosują na komunistów amerykańskich, są do przodu. Jedynie kto jest do tyłu, no to są wszyscy ci konserwatywni ludzie, którzy pracują i płacą podatki. No te panele słoneczne, no to no Chińczycy to wygrali, no oni ze wszystkim wygrali los na loterii. Oni nigdy się tam nie zastanawiali nad taką super duper wydajnością, bo w Ameryce to wszystkie te uniwersytety, koledże, te programy państwowe, no to walczą o to, żeby tam było, można było jeszcze uzyskać dodatkowo 1% wydajności, dodatkowy 2% wydajności. A Chińczycy to po prostu trzaskają to masowo i dla nich to nie ma znaczenia, czy ten panel to ma tam 170 watów, czy ma 177 watów. Także te 3, 4, 5% mogłoby być więcej, no ale nie jest. W Ameryce to było najważniejsze. Czasami jak są niedoróbki, no to też Chińczycy się nie przejmują, no bo jeżeli sprzedadzą, nie sprzedadzą do Ameryki całkowicie działającego, no to sprzedadzą do Chin, do Afryki, tam działający w 95% i też z wydajnością powiedzmy tam mniejszą niż jakaś taka nominalna. Wszyscy komuniści, ci liberałowie, zieloni, środowiskowi to zawsze obiecują, że ta zielona energia stworzy setki tysięcy miejsc pracy. No ale to te setki tysięcy miejsc pracy, no to podstawowo nie są w Ameryce, tylko są szczególnie w Chinach. No a w Ameryce to będzie może dodatkowo tam dziesiątki, mniej niż setki tysięcy miejsc pracy. No ale to wszystko to jest ciekawe, że Biden używa ustawy stanu wyjątkowego. To jest ten Defense Production Act, czyli ustawa obrony, produkcji obronnej. No i to było wprowadzone w czasie wojny, także wtedy, kiedy Ameryka potrzebowała produkować, no to prezydent miał takie prawa. No później w czasie zimnej wojny to jest ten stan wyjątkowy, który może zmobilizować te wszystkie przemysł bardzo krytyczny dla państwa. No i to ironia losu jest taka, że teraz on mówi, że jest kryzys energetyczny. No jest kryzys energetyczny, no ale to jest stworzony przez komunistów. Komuniści nie budują nowych rafinerii dla ropy naftowej, zabraniają. Komuniści w Ameryce
Ameryce zabraniają budowania rurociągów. Całe wschodnie wybrzeże, które jest w zasadzie w Ameryce komunistyczne, to nie pozwala na porty przeładunkowe dla energii i tak dalej, i tak dalej. Także oni zawsze mają kolosalne rozwiązanie na kolosalny problem, który sami stworzyli. No to i oni zawsze są przy żłobie, zawsze tłumaczą, że mają rozwiązania. Tyle tylko, że każde rozwiązanie no to jest jeszcze gorsze niż poprzednie. No krzyczą, że będą właśnie panele słoneczne produkowane, pompy cieplne, budowanie, będą robili izolacje, różne cele energetyczne, transformatory wysokiego napięcia i tak dalej, i tak dalej. No i Biały Dom mówi, że to trzeba zminimalizować ryzyko dla całego tego systemu energetycznego. No, dużo firm, które zajmuje się tą energią, no to ostrzega, że w Ameryce zaczną się wyłączenia sieci na pewne rejony, no bo po prostu te wszystkie generatory, które chodzą, no to one nie mają tej pojemności energetycznej, nie są w stanie wyprodukować. No a wszystkie te dodatkowe generatory, które były albo miały być zrobione, nie zostały. Także wszystkie te zielone energia, szczególnie subsydiowanie, no to spowodowało to, że elektrownie na energię kopalnianą zostały pozamykane, elektrownie atomowe w Nowym Jorku zaczynają być duże braki, oni importują dużo energii z Kanady. W Kanadzie mają sporo energii, dlatego że tam jest dużo tych zapór wodnych, no i jest tańsza, no ale załatwili to w ten sposób, że po prostu blokowali amerykańską energię. Biden mówi, że również ta ustawa produkcji obronnej może ochronić Europę przed Putinem. No, trzeba pamiętać, że kiedy Biden przyszedł do 19 stycznia, kiedy wszedł do Białego Domu, no to cena benzyny była w Ameryce, średnia cena benzyny była $2.87, a teraz średnia cena jest w zasadzie $5.50. Także prawie, że dwa razy więcej. No a te gamonie komunistyczne tłumaczą właśnie, że to nie jest przez to, że Biden pierwszego swojego dnia zamknął rurociąg Keystone, że pozabierał zezwolenia na wiercenia na Alasce w najróżniejszych miejscach. Nie, to on tego mówi, że nie. No a teraz tłumaczy, że cała ta ustawa produkcji obronnej pomoże w walce z Putinem, pomoże Europie, że Europa potrzebuje Ameryki. No ale niestety cele słoneczne pompy cieplne to w zimnej Europie za bardzo nie pomogą. No i oni przypuszczalnie będą woleli kupować tańsze chińskie badziewie, jakkolwiek by było ono mniej wydajne. Co Europa potrzebuje? No to gazu naturalnego. No Ameryka co potrzebuje? No potrzebuje tych rurociągów, które komuniści pozamykali. Potrzebuje tych terminali portowych, którzy komuniści zamykali. No ale czy prezydent i jego sitwa poluzuje te regulacje? No raczej na pewno nie poluzuje tych regulacji. Czy mafia środowiskowa pozwoli na produkcję? Też nie pozwoli. No, Biden ma jechać do Arabii Saudyjskiej, błagać na kolanach o to, żeby Arabowie wiercili więcej. No, a ropa jest po $110
$100 za baryłkę. W Ameryce już jakby można było legalnie, no to już by wiercili. Także w listopadzie zacznie się cena spadać ropy i benzyny na, no przypuszczalnie nawet wrzesień, październik to wszystko zacznie spadać, no bo wszyscy będą liczyli na zmiany w kongresie, a w kongresie będzie dramatyczny przesiew i wykopanie komunistów z kongresu. No bardzo dużo tych środowiskowych właśnie środowiskowców podpuszcza. No i oni mają ciężkie pieniądze z tego. Ten Bill McKibben, no to jeden z tych alarmistów środowiskowych, no to nachodził Bidena i tłumaczył, że tak jak w czasie II wojny światowej Roosevelt wprowadził tą specjalną ustawę, no to teraz Biden musi walczyć z ociepleniem globalnym, no i trzeba zacząć to wszystko produkować. No ale to kto produkuje? No to produkuje, to kolesie produkują. Kto dostaje zezwolenia? No po prostu sitwa, tak jak w Rosji sitwa dostawała pozwolenia od Putina, no to teraz w Ameryce będą oligarchowie, którzy będą dostawali zezwolenia na produkcję. Wolny rynek po prostu zostaje zabity, no bo państwo nie może się wtrącać w produkcję. Państwo się myśli, że będzie bardziej efektywne, no ale nigdy nie było bardziej efektywne. Konstytucyjne prawo jest po prostu zabijane, no bo teraz politycy używają prywatnego biznesu do tego, żeby się okopać w siłę. No i to jest to, co było w Polsce, to co było w Rosji, na Kubie, to jest najbardziej bandyckie zachowanie, jakie tylko może być, żeby używać prywatnego przemysłu do uzyskiwania władzy politycznej. No i tak to się dzieje. No ale niestety w Ameryce, przepraszam, komuniści w ten sposób myślą. W Kalifornii wykombinowali, że Kalifornia zacznie produkować insulinę. Także stan Kalifornia weźmie się za produkcję insuliny. Tak, jak Bidenowi się wydaje, że Ameryka zacznie produkować tańsze panele budowane na podzespołach z Chin. No idiotyzm kolosalny. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No widzicie, co to się dzieje. W Ameryce komuniści chcą używać prywaciarzy do tego, żeby służyli do tego, żeby komunizm był rozpowszechniany. No już dużo komunistów, wszystkie te Facebooki, wszystkie te YouTube'y, wszystkie te Twittery, no to zostały to opanowane. Teraz już przemysł będzie dostawał 5-letnie dyrektywy, co mają robić po to, żeby właśnie komuniści byli przy żłobie. Przekaz dla komunistów, co głosowali na Bidena. No mam nadzieję, że widzicie tą paranoję, widzicie ten absurd, widzicie rezultaty swojej decyzji, dlatego że głosowaliście na niego. Zdrowia dla normalnych.